To też nie za bardzo, ale jeżeli uda nam się zrobić z modelu high poly fajną wizualizację, to znaczy, że mamy dobrą podstawę do zrobienia modelu low poly. Tu są też pokazane wymiary, jakie teraz się używa do robienia modeli low poly. Przeważnie jest to 1024x1024. Czasami gdzieś tam słyszałem, że ktoś szaleje i używa tekstury 2040x2460, ale to jest zasłyszane, także tego nie jestem pewien, bo za każdym razem gdzieś tam coś tego to było 1024. To jest właśnie przykład takiego pistoletu z dzisiejszych gier. W porównaniu z moim mieczykiem, to ten mój mieczyk to chyba, nie wiem, jest z zeszłej epoki. Bo ten pistolet tutaj nie widać, zaraz pokażę go w większej jakości, on ma 5500 trójkątów. Biorąc pod uwagę z moim mieczykiem, który cały ma 400, stolik ma 200 i ta pochwa, że tak powiem, przy kobiecie ma ten 350, no to jest żenada w porównaniu z tym pistoletem. I niestety oba te modele to są modele low poly. Także jeżeli ktoś wam mówi, zróbcie mi model low poly, to nie jest dobra, zrobię ci. Bo wy nie wiecie, ile on ma mieć werteksów, jakie on ma mieć ograniczenia i jaki on ma mieć styl. Przeważnie modele są odrzucane nie dlatego, że są kiepskie, tylko dlatego, że akurat pan nie trafił, nie miał pan tego siódmego czy tam ósmego zmysłu, czy pani, żeby akurat trafić do art dyrektora, który miał inny pomysł. On by chciał, żeby ten jednak broń była dokładniejsza i taka. Także najlepszym sposobem, żeby pozbyć się tych błędów przy robieniu modeli low poly, jest dobry brief, w którym jest wszystko opisane, jak to ma być zrobione i jaką trzymać kolorystykę. OK. Wiemy już, że większość naszych modeli to są modele, które wykorzystują tekstury normal. Jakie zalety, jakie wady ma tekstura normal? No, zaletami normal jest to, że możemy wypalać obiekty, które nie są w danym obiekcie. Czyli na maksie nazywasz to floating geometry, czyli po prostu obiekty, które wypalają się na danym obiekcie, nie będąc przypisane do głównego obiektu. Mamy naszego plane'a, który będzie jakimś tam elementem w naszej scenie. I teraz chcemy na przykład coś na nim wygrawerować. Oczywiście nie będę teraz was zanudzał, jak się graweruje, jak się modeluje. Chociaż pewnie też bym mógł to pokazać, ale. Okay. Nie używam kontrolera, bo niestety z tą wersją Blendera nie działa. Jakby ktoś się chciał zapytać, dlaczego tak chwala nie używam, to niestety nie działa. Nie możemy wypalić tak tego, bo po prostu wypalę ten kulisty kształt w tej płaskiej powierzchni jako jeden element wypalę. Dlaczego nie możemy zostawić takiego zakończenia płaskiego? No, bo wtedy będziemy mieli uskok, więc musimy postarać się zrobić łagodne przejście z jednej geometrii na drugą. I miejmy nadzieję, że mnie się to uda. OK, jeszcze tylko postaram się ustawić wszystko. OK, jednak tak. Mamy ten nocnik. OK. I pomimo tego, że są dwa osobne obiekty, możemy to wypalić na jednej teksturze i to będzie wyglądało jako jeden element. Czyli teraz tworzymy, to jest nasz model high poly. Mamy na przykład zrobiony miecz, na którym chcieliśmy wygrawerować różne takie elementy, no ale po co łączyć siatkę w jedną i się męczyć? No przecież to będzie mordęga 20 takich na przykład otworów na mieczu zrobić albo naciąć. No to jest mordęga, no po co? Jak można coś takiego zrobić? No i jest. No i mamy model. Jak widzimy nawet tutaj w widoku z perspektywy, jak patrzymy pod kątem, to nie widzimy, że to jest osobny element. Widzimy, że to się zlewa całe. I to jest właśnie wypalanie floating geometry. Po prostu to, co teraz widzimy, wypali nam się na teksturze normal. Nie będziemy widzieli tego przejścia, że są dwa osobne elementy. Czyli tworzymy teraz nasz model low poly. Czujemy interfejs. To wyrzucamy. Ostatnio była wielka debata na temat, które dzielenie okien jest lepsze. Ja jestem za starą. OK, mamy nasz model low poly.
rozkładamy go, robimy uchwałkę. Jest już rozłożony. Jeżeli gdzieś kiedyś komuś wyskakuje błąd, że chce wypalić coś na, przepraszam, z elementu aktywnego i nagle wypala, wszystko jest fajnie, bo nie musimy wypalać całego modelu high poly, bo to przetrwałoby wieki, jak na przykład rękojeść ma 2,5 miliona, wzorek na rękojeści ma 3,5 miliona, to przecież by to trwało wieki, jeżeli byśmy nacisnęli, to ma się wszystko naraz wypalić. Możemy wypalać danymi elementami i tu jest zakładka po prostu, żeby bake, żeby nie czyścił. Odznaczamy to i po prostu dopala do tej mapy, którą już wypaliliśmy, te elementy, które są. No użyjemy clear. Tu jest ta opcja, o której właśnie powiedziałem, że wypalaj z zaznaczonego na ten element, który mamy. No jak to możemy zaznaczyć dwa elementy? W renderze zawsze na warstwach pokazywała się taka świecąca kółka, która tutaj się nie pokazuje. O, taka świecąca. I to jest ten element, na którym będziemy wypalali. Reszta możemy zaznaczyć, ale Blender będzie widział, że ma do tej wypalać. Żeby to było lepiej widoczne, zrobimy tak i teraz widzimy. Mamy zaznaczone wszystkie elementy, ale dla Blendera ten w tej drugiej warstwie jest tylko tym elementem aktywnym. I to jest właśnie ta opcja, że wypal do aktywnego. Jeżeli teraz nacisniemy normale, to jest najnowsza wersja, więc tego tutaj do wypalania jest tysiące opcji. Ale na wszystkim interesują normale. I czasami się zdarza. O. Wszystko jest fajnie, ale ten element jest obrócony na lewą stronę. Jeżeli mamy taką drastyczną zmianę kolorów, to znaczy, że jeden z elementów jest obrócony na lewą stronę. Czyli wchodzimy. To każdy potrafi. Czasami jak mamy model, który jest bardzo skomplikowany i za cholery nie możemy go wypalić z tej strony, położyć normalne, z której chcemy, to możemy cały element high poly obrócić na lewą stronę i low poly położyć na nim. I wtedy mamy idealną mapę normal wypaloną, nie ingerując w model. Bo tak byśmy musieli się głowić, jak to zrobić, żeby objąć cały model. A tak po prostu wracamy cały model na lewą stronę i on go tak jak na tym przykładzie widzi, prześwietla go w drugą stronę. I pomimo tego, że obróciliśmy nasz model na lewą stronę, wypalamy go na zewnątrz, ale wypala nam drugą stronę. Nie musimy kłaść naszego, bo jeżeli byśmy umieścili tą płaszczyznę z tej strony, to by ten lejek nam się wypalił dobrze, a ta powierzchnia źle. A czasami nie możemy wejść tak blisko do modelu. Musimy po prostu ten model low poly umieścić z tej strony. Jeżeli ten model, który wypalamy, jest bardzo skomplikowany, możemy go obrócić na lewą stronę. Kilkadziesiąt razy mi się tak zdarzyło, jeżeli wam się kiedyś zdarzy, że nie będziecie mogli wypalić w ten sposób, zobaczycie, że jak się obróci cały model na lewą stronę, wyjdzie wam wszystko idealnie. My musimy obrócić tylko ten model, nie wiem, czy już obróciłem, czy nie. I jeszcze raz, zaznaczamy wszystko, bake. No właśnie, nikt mi nie podpowiada i tak. No co, by ludzie, no przecież jest do rany przyłóż, do rana nie ma, no ludzie kochani, no. Okej. Okay. I w tej chwili mamy wypaloną teksturę normalną. Żeby sprawdzić, czy to faktycznie ja nie kłamię, że to tak zadziała, no to teraz wywalamy sobie ten nasz model i mamy tylko tą płaską rzecz. Oczywiście jedynym mankamentem map normal, kolejnym, jakim już, o którym, nie, pierwszym jakim mówię, jest to, że elementy muszą posiadać spek. Nie wiem, czy to zostało zmienione przez parę lat, bo mówię, ostatni raz modele robiłem parę lat temu, ale była jedna zasada i po tym jak zagrałem w Residenta 5, to się okazuje, że chyba nadal ta zasada jest, żeby normal zadziałał na jakiejś teksturze, po pierwsze musi być ona na jakimś obiekcie, musi ją być w formie smooth, czyli nie flat, czyli smooth, wtedy ona jest dużo lepiej wyświetlana i musi posiadać specularity. Dlaczego mówię o grze Resident Evil? Bo sobie gramy, nagle nadjeżdża hammer, a ją opona się świeci, jakby ktoś na nią polał wodę. Po prostu ktoś zrobił materiał, który odbija światło, bo musi być materiał, który odbija światło, żeby było widać te wgłębienia. I w momencie, kiedy on zrobił oponę i zamiast ją wymodelować za sobą mapę normal, musiał zrobić ten materiał, który świeci, że on odbija światło. Niestety trochę przesadził i zamiast zrobić go matowego takiego, który odbija światło, ale bez przesady, zrobił go takiego ostrego, który wyglądał faktycznie jakby... A to nie była scena w mokrych klimatach, żeby po prostu ta opona po prostu świeciła.
Tu parę razy z kolegą rozmawialiśmy na temat tych nowych gier, jak na przykład Jericho, gdzie po prostu wszystko jest oblane wodą. Tam nie ma, tam ktoś się dorwał do tego normala i zobaczył, że jak się mocniej świeci, to ładniej wygląda i po prostu wszystko jest jakby było oblane wodą. Wszystko się świeci. Także to jest jeden mankament, że musi posiadać speka. Nie musi być mocny. Ważne, żeby było, bo ta mapa załamuje światło. Ok, mamy nasz płaski element. Tutaj ustawiamy OpenGL, tak dla łatwości, żeby tylko to, co się renderuje, wyświetlało, żeby nie było żadnych kontrolerów nieładnych, widocznych. O. Zmieniamy na tekstury i widzimy płaski element. Dodajemy do niego naszą teksturę, którą zrobiliśmy. Nie zapisaliśmy, więc pewnie nie zadziała. Pewnie nie. No nie, no dobrze. O, nie działa, bez zapisywania. Nie wiem, dlaczego to nie działa. Ok, jeszcze raz. Tekst. Już wsiąkło mi menu wczytaj obrazek. Dobra. Okej, to jeszcze nie teraz. Za chwileczkę. Jak zwykle mapowanie musimy zmienić. O, już coś się dzieje, ale jeszcze nie. O, wow, teraz. Oczywiście, widzimy zagłębienie. Możemy zrobić w jedną lub drugą stronę. Okej. Ale jak już powiedziałem, musi być ten spek. Zróbmy może jeden minus. Okay. Numerycznie nie działa. Też jakiś dziwny. Na zdrowie. Okay. Jak widzimy, zaimitowaliśmy na naszej płaskiej powierzchni. Którą krzywiznę, której praktycznie nie ma. I na tym właśnie polegają tekstury normal. Żeby tekstury normal były uniwersalne, jest kilka opcji. Mamy tangent, world, object i kamera. Jest to punkt, z którego będzie oglądany, będzie wypalany dany normal. Tangent jest to punkt odniesienia obiektu, na który wypalamy. Czyli w momencie, kiedy zrobimy mirror tego obiektu, w momencie, kiedy włożymy ten pistolet w drugą rękę,